Henryk Sienkiewicz, powieściopisarz, nowelista, dziennikarz, publicysta. Pierwszy polski laureat literackiej Nagrody Nobla. Wielbiony przez pokolenia rodaków, zabudzenie poczucia narodowej wspólnoty i patriotycznego ducha. Rodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzeńskiej na Podlasiu. Zmarł 15 listopada 1916 roku w Szwajcarii. Skawiński. Ma około 70 lat. Oczy jasne, ruchy i postawę żołnierza i smutny wyraz twarzy. Fabuła obejmuje stosunkowo krótki czas z życia bohatera. Jego pracę w latarni w Aspinwall. Ale właśnie w tym epizodzie skoncentrowane są wszystkie jego przeżycia. Skawiński jest u schyłku swojego burzliwego życia, przypominającego los mitycznego Odyseusza, który z woli bogów tułał się po morzach, nim powrócił do swojej ojczyzny Itaki. Azja, Afryka i Australia. Kopacz złota w Australii, poszukiwacz diamentów w Afryce, strzelec rządowy w Indiach. Europa. Uczestnik powstania listopadowego, uczestnik wiosny ludów na Węgrzech, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii. Ameryka. Założenie farmy w Kalifornii, którą zniszczyła susza. Wpadnięcie w ręce Indian w górach skalistych i ratunek kanadyjskich strzelców. Założenie warsztatu w Helenie w Arkansas, który spalił się w pożarze miasta. Uczestnik w wojnie secesyjnej. Fabryka cygar w Hawanie został szukany przez wspólnika podczas choroby. Na trasie Bahia-Bordeaux kursował jako majtek pokładowy na wielorybniku. Rozbicie się tratwy na Amazonce i kilkutygodniowa tułaczka w lasach tropikalnych. Praca jako latarnik w Aspinwall. Próba handlu z dzikimi plemionami zamieszkującymi wnętrze Brazylii. Tułaczka Skawińskiego po świecie.